szanowni państwo, całe to pompowanie balonika dobiega wreszcie końca i będziemy mogli przekonać się, która z ekip tak naprawdę jest w lepszej formie. Czas na wielkie piłkarskie widowisko. Która z ekip pokaże dziś większe umiejętności? Dobry wieczór, witamy państwa ze Stadionu Światła, ze Stadionu Benfica, z Lizbony. Mamy nadzieję, że czeka nas mnóstwo popisów z okazji tego spotkania. Przyjemność komentowania tego meczu będą mieli Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dzisiejsze widowisko z pewnością będzie pełne zwrotów akcji i dramaturgii. Portugalia zmierzy się ze Szkocją. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowali sobie już jakieś przekąski, bo zapewniam, że od tego meczu nie będzie się można oderwać ani na minutę. A przed nami wyjściowa jedenastka reprezentacji Portugalii. Otavio oraz Bruno Fernandes zagrają na środku linii pomocy. Z przodu zaś zagra Cristiano Ronaldo. Dokończymy później, bo jest groźnie. Akcja jeszcze trwa. I to już koniec akcji. Sytuacja wyjaśniona. John McGinn wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję. Czy zdoła strzelić? Prowadzi piłkę, coś próbuje wykombinować. Bramkarz wybija, ale gra się toczy. Traci piłkę po tym wejściu. Niesamowite, że wciąż mamy bezbramkowy remis. Wszystko dzięki bramkarzowi. Mogli zadać cios już w tym momencie meczu, ale gramy dalej. Ruben Dias. Otavio. Silva przy piłce. Otavio. Akcja Portugalii. Popatrzmy, jak to się rozwinie. Ale piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. Bruno Fernandes niejednokrotnie spędza sen z powiek trenerom rywali. Również dziś warto go szczególnie obserwować. Potrafi przytrzymać piłkę, a potem znaleźć moment, by podać ją w tempo i precyzyjnie. Ktoś o takich predyspozycjach jest niezastąpiony w konstruowaniu akcji ofensywnych i wzbudza niekłamaną zazdrość trenerów drużyn rywali. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Porteus. Christie. McGregor. Tak się powinno stopować ataki rywala. Christie. Scott McTominay. McTominay. Hickey. A teraz mają dużo wolnego miejsca na skrzydle. Mistrzowski teraz odbiór we własnym polu karnym. Cristiano Ronaldo. Ładne teraz zagranie, za plecy obrony. Rafael Leão. Ulala, co za refleks. Bramkarz ratuje im skórę. Nikt nie miałby pretensji, gdyby to wpuścił. Strzelali prawie spod bramki, a mimo to wybronił. Nie warto tu ryzykować. Wybija piłkę. A oto przy piłce Fernandes. Nie ma. Blok, brawo. Spalony. Słusznie podniesiona chorągiewka. Nie ma co do tego wątpliwości. Wyraźny błąd. W takich sytuacjach zawsze trzeba zwracać uwagę na ustawienie linii obrony. Bruno Fernandes ładnie odbiera rywalowi piłkę. Otavio.
Piłka trafia do Cristiano Ronaldo. Teraz będzie niebezpiecznie. I tak, piłka w siatce. Otworzył nam wynik tym trafieniem. Nie było tu forsowania tempa, ani prób atakowania na siłę. Drużyna zmusiła rywala do biegania bez piłki i zaburzenia szyków obronnych. Potem pozostała już tylko egzekucja. Doskonała, zespołowa bramka. No to mamy 1-0. Dykes. Portugalia coraz bliżej bramki. Ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie. Jednobramkowe prowadzenie jest cenne, ale niezwykle kruche. Teraz więc z rzutu rożnego będzie okazja, by je umocnić. A oto przy piłce Fernandes. Dobra, teraz obrona bramkarza. Leão. No i po ataku, dobra interwencja. Źle wymierzona piłka. Za daleko od miejsca docelowego. Out. Bardzo dobrze teraz drybluje, nie daje sobie zabrać piłki. McGregor. Dykes. Out po tej udanej interwencji. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Gra toczy się mimo tego faulu. Wrzutka w pole karne. Wow! Co za bramka! Woleja do siatki, pewny, mierzony strzał. Wielkie, wielkie brawa. Widzimy teraz, że nie byłoby tej bramki bez świetnej centry. Na koniec postanowił kropnąć z całej siły i piłka błyskawicznie minęła bramkarza, mimo że do bramki wcale nie było tak blisko. Mamy remis, 1-1. João Cancelo. Rafael Leão z piłką. João Cancelo. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przetrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Sędzia stosuje korzyść. Tylko czy to teraz wykorzystają? Minimalnie niecelne to podanie. Drużyna przeciwna zacznie jednak od autu. A oto przy piłce Fernandes. Próba wrzucenia piłki. Interwencja w obronie oddala zagrożenie. I Bernardo Silva. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Scott McTominay. Imponują dzisiaj w obronie, naprawdę. Znowu są przy piłce. Diogo Dalot. Andy Robertson wykazał się teraz przytomnością, przejął piłkę. Rywale naciskają. McGinn. Ostre, twarde, skuteczne wejście. Scott McTominay. Odbiór jak z podręcznika, brawo. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Bernardo Silva. Gol, proszę Państwa. Cios za cios. Znowu prowadzą.
Spójrzmy, zaczęło się od świetnego dośrodkowania. Bernardo Silva nie mógł zepsuć. Strzał z takiej odległości jest pewniakiem, jak rzut karny. I Portugalczyk oczywiście tego nie zmarnował. Mamy teraz wynik 2-1. W tablicy świetnej jedynka. Tyle trzeba doliczyć do podstawowego czasu gry. Cristiano Ronaldo rusza flanką, ma dużo miejsca. Okazja, jak marzenie! O, naprawdę, dobra obrona. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Szanowni Państwo, gramy. Portugalia na razie lepsza, lepsza o jedną bramkę. McGregor, Hickey. Dobrze go teraz znalazł. Tak, udaremniony. Obrońca był na posterunku. Ruben Dias. João Cancelo. Bruno Fernandes. Traci piłkę po tym doskoku. Dykes. Piłka trafia do Cristiano Ronaldo. Zepsuł podanie Ronaldo. Nawet on się czasem myli. Solidny występ w pierwszej połowie. Taka gra musiała się podobać kibicom. Jeśli ten występ dalej będzie tak wyglądać, to drużyna nie powinna się obawiać wyniku. Zobaczymy, co przyniesie druga połowa. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Dobrze odebrana piłka, rywale zaczną z autu. Jest więc decyzja o zmianie. Zobaczymy, jak wpłynie to na obraz gry. McGinn. McGregor. McGinn. Christie. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. Pod presją pozwolił piłce opuścić boisko. Piłka trafia do Portugalii. Andy Robertson. Robertson. Niezgodnie z przepisami, ale akcja trwa. Sędzia puszcza grę. Christie. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Adams. Christie. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Bernardo Silva. Piłka wędruje do Palini. Teraz Portugalia. Sędzia przerywa grę po tym przewinieniu. Będzie kartka czy tylko upomnienie? Mamy sygnał z ławki. Nastąpi zmiana. Ciekawe, co pokaże nowy gracz.
Cancelo. Portugalia stara się coś wykreować. Przed szansą Cristiano Ronaldo. Tak, mamy bramkę. No naprawdę, ten wolej zasługuje na brawa. Powtórka dokładnie pokazuje, jak udało im się przerzucić obrońcę. Musieli to ćwiczyć na treningach. Cóż za spokój, cóż za precyzja. Zamienia tę fantastyczną okazję na bramkę. Takie sytuacje są formalnością tylko pozornie. Trzeba nerwów ze stali, żeby trafić i nie przedobrzeć. Na tablicy wyników 3-1. Henry. Porteus. Robertson przy piłce. Armstrong. Sędzia puszcza grę mimo faulu. Na skrzydle jest sporo przestrzeni, może zaatakować. Ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie. Oj, nie wyszedł ten dribbling. Niewymuszony błąd. Piłka dla drużyny przeciwnej. Schodzi ze skrzydła. Robertson dostaje teraz piłkę. Ryzykownie, ale skutecznie. Diogo Dalot. Gonzalo Inacio. Przeniesienie teraz ciężaru gry na drugie skrzydło. Bruno Fernandes. Strata piłki, szkoda. Takie faule nie uchodzą płazem. Połyka kolejne metry, jest ciekawie. Trochę ryzyka, ale interwencja niczego sobie. Muszą bardziej uważać, tracą szybko posiadanie. Niedobrze. Ma piłkę głęboko na połowie rywala. Piłka wychodzi na róg. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Ronaldo oddala zagrożenie. Bernardo Silva. Błąd Silvy. Oddaje przeciwnikom piłkę. McGregor. Henry. Porteus. Andy Robertson. Piłka przekroczyła linię boczną. Out. Ciekawe minięcie teraz. Dalej, uwaga. I teraz centra w pole karne. I mamy rzut wolny, jednak tutaj przekroczył przepisy. Ładne dorzucenie piłki na dalszy słupek. Nie patyczkował się teraz, wybił daleko. Mają teraz dobrą okazję na kontratak. Uwaga, wychodzi sam na sam. Groźna ta centra, ale dobrze wyjaśnia sytuację. Gospodarze już chyba nie będą musieli się za bardzo spinać w tej końcówce. Zwycięstwo jest kwestią czasu. Niby nie należy chwalić dnia przed zachodem słońca, ale ta dwubramkowa przewaga wygląda naprawdę solidnie i odzwierciedla przebieg spotkania. Byli lepsi, odważniejsi. Piłka sprawnie krążyła między nimi. Potrafili rozciągnąć grę. Zaraz, to może być bramka. Ale nic z tego! Górą bramkarz! To był bardzo trudny do obrony strzał. Do końca zostało już tylko 5 minut. Traci tę piłkę bez faulu. Otavio. Przyjmuje Palinia. Celem podania Rafael Leão. Portugalia naciera skrzydłem. Rywale zostawili im trochę miejsca. Faul nie! Czysty odbiór w polu karnym.
Gunn. Henry. Czyli już wiemy. W związku z przestojami mecz potrwa 2 minuty dłużej. Gonzalo Inacio. Ruben Dias. Diogo Dalot. Grają teraz na własnej połowie boiska, wyczekując ostatni... Końcowy gwizdek! Wynik dzisiejszego meczu już się nie zmieni. Portugalia wygrywa! Powiedzmy jasno, że dziś wygrała lepsza drużyna. Nieprzypadkowo uzyskała aż 2 bramki przewagi. Wynikało to z lepszego ustawienia, sprytu, wybiegania i skuteczności. Zasłużone zwycięstwo. Portugalczyk Bruno Fernandes brylował dziś na murawie. Koledzy z drużyny mieli z niego dużą pociechę. Warto w tym miejscu wspomnieć o tym występie indywidualnym. Na pewno satysfakcję daje bramka i dołożenie jakże ważnej cegiełki do wygranej zespołu. Zasłużone bramki.